Na wyspie Sodor trwał piękny i słoneczny dzień. Tomek jak co dzień pracował na swojej linii razem z wiernymi wagonami Anią i Klarą. Proszę cię, obserwuj Bercie, Klaro. Nie chcę, żeby znów mnie zaskoczyła. Lepiej przestań myśleć o wyścigach, Tomku, i skup się na swoich zadaniach! O nie! Tak szybko! Myślę, że możesz się poddać, Berciu. Wiesz, że znowu wygram? Nie wygrasz, bo nie patrzysz, gdzie jedziesz. Zatrzymaj się, Tomku! Czerwone! Czerwone! Ekspres jedzie tu! Tomku! Ojej! Wygląda na to, że to ja wygram. Nie! O nie! Zjedź mi z drogi! Och, Berciu, wybacz, dobrze, nie pchaj! Może następnym razem, Berciu! O, co za los! Ciągle mam pecha! Och, przepraszam pana. Przyjaciele. Legenda o zaginionym skarbie. Ach, nareszcie. Nigdy więcej. Ach, Tomku. Przecież wiesz, że gruby zawiadowca nie pochwala tych wyścigów. O, przestań. Czy on coś mówił? Ścigam się na tej linii od wielu lat. Mówimy tylko, że pasażerowie nie lubią podskakiwać w wagonach jak groszek na patelni. Jedźmy jeszcze raz! To nie fair. Ciągle zwalniam przez te pojazdy, które pracują przy budowie nowej linii kolejowej. Budowie nowej linii? Ale jakiej nowej linii? No tej, która połączy port Arlesburgh z Harwick. Jeśli zawiadowca buduje nową linię, to może będzie chciał zamknąć tę starą. Co za niemądre wagony! Nasza linia jest przecież najważniejsza na całej wyspie Sodor. A ja zawsze będę dla zawiadowcy parowozem numer 1. Marianka, szynowa koparka na parę, jechała do pracy przy budowie nowej linii grubego zawiadowcy. O, ale tutaj ładnie. Spójrzcie tylko na te drzewa. Zupełnie jakby ten las był zaczarowany. To miejsce, w którym spotyka się wróżki, elfy i inne magiczne stworki. Ciekawe, jak długo będę jechać na miejsce. Nie, żebym się nudziła, ale mogłabym już zacząć kopać. Może wykopię tam coś zaskakującego? O! Co to było? Wyglądało jak... Chyba nie. To niemożliwe. Przywidziało mi się. Nie lubię, jak mi się to zdarza. Wtedy zawsze najlepiej jest po prostu zamknąć oczy. I nic się nie prze... Auć! Anatolu, co to było? To parowa koparka, panie Olku. Marianka. Jejku, wybacz mi, Olku, przepraszam. Miałam zamknięte oczy, nie chciałam zobaczyć nic dziwnego. O! To tylko Michał. A także Rex. I Bartek. Nie widziałaś nigdy takich małych parowozów, Marianko? No, widziałam małe lokomotywy, ale te są naprawdę małe. Bardzo, bardzo małe. Bardzo, bardzo, Są prawdziwe? Prawdziwe? Oczywiście, że tak. Wozimy podsypkę na tory na wyspie. i wełnę na ubrania. A także pasażerów. O, małe magiczne parowozy. O, właśnie, magia. No przecież, założę się, że spełniają życzenia. Nie sądzisz, Anatolu? Anatol, dokąd ty jedziesz? Pan Olek i ja, Marianko, pomagamy dziś przy budowie nowej linii. Ale nie jesteś koparką. Tak samo jak Olek. On jest... Na pewno chcielibyście umieć kopać. Dobrze wiem, że każdy chciałby być koparką. Nie sądzę, Marianko. Są inne rzeczy do robienia na budowie niż kopanie. Nic mi o tym nie wiadomo. O! 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 Kaczor z Wielkich Kolei Zachodnich pracował na placu budowy, gdzie dostarczano materiały do budowy nowej linii. A, kogo ja widzę? Donald i Darek! Dawno was tutaj nie było. Przyjechaliśmy odebrać kolejną partię szyn i podkładów. Tak, żeby zbudować nowe torowisko, nic więcej. Cóż, może i tak. Choć wydaje się, że nie widzieliśmy się od wieków. Na razie! O, na razie! Musicie wpadać do nas częściej! Tak, dobrze! Uwaga! Robotnicy używali dynamitu do wysadzania skał, gdy musieli wyrównać teren przed położeniem torów. Jacek i Alf z firmy budowlanej na Sodorze także byli częścią ekipy. Olku! Witaj, Alfie! Witaj, Jacku! Przepraszam za spóźnienie. Pomyliłem drogę. Cóż, jesteś w samą porę. Do zbudowania nowej linii potrzebny był duży zespół. Kładziemy! Uwaga! Trzymaj! Trzymaj! No! Dojechaliśmy! Następnego ranka w Domkowie Tomek nie mógł się obudzić. Zgasło mu palenisko i miał za mało pary. Wstawaj, ty śpiochu! Ha, za dużo wyścigów z autobusem, co? Gabryś będzie czekał na swoje wagony. Niech poczeka. Cóż za okropne upokorzenie. Z kotłem pełnym pary, ale za to bez wagonów. Tomku! Czas na nasz pierwszy pociąg. Wybaczcie, Aniu i Klaro, ale muszę się najpierw zająć wagonami leniwego Gabrysia. Słyszałem to. Jesteś leniwy, Gabrysiu. Inaczej sam pojechałbyś po swoje wagony. Wiesz, że parowozy z tenderami są do tego za duże. To praca dla małych i mniej mądrych parowozów. Dla mniej mądrych parowozów? Cóż, może jeden z tych parowozów zajmie się dzisiaj ekspresem. Pa, Gabrysiu! O, Tomku, co ty wyprawiasz? Wracaj tu zaraz z tymi wagonami! Najpierw musisz mnie złapać! Stój, Tomku! O, Tomku, uważaj! Masz czerwone światło! Stój, Tomku! Musisz zatrzymać ten parowóz! Co ja zrobiłem? Tomku! Tymczasem na budowie nowej linii Marianka poszerzała przejazd. A tutaj! O, kamień skały! O, witaj, Donaldzie! Pobawimy się w zgadnij, co mam na łopacie? Wybacz, Marianko! Nie mam czasu na takie zabawy! witaj! Hej, ty tam! Słyszysz? Pobawimy się w zgadnij, co mam na łopacie? Ale ja na łopacie mam tylko piach i kamienie. Oj, wiem, ale to zabawne. Tak zgadywać na zmianę. Wybacz, nie wiem, jak masz na imię. Jestem Marianka. Miło mi cię poznać. Ty jesteś? Jestem Olek. Olek? Ale... Ty nie możesz być Olkiem. To znaczy, przecież byłeś lokomotywą. Nie, wcale nie byłem. Ja... Powiedz mi, jak się zmieniłeś w koparkę. Nie, Marianko, ty... To mogła być tylko jakaś... magia. Te małe parowozy. Wiedziałam, to one czarują. I tak przecież było. Powiedziałeś życzenie, a one zmieniły cię w koparkę, jak chciałeś. Ale ja cię rozumiem. Może ja też pomyślę życzenie. Ale jakie? Pomyślmy. Chciałabym umieć pływać po wodzie albo nawet latać. Tak. Latająca koparka. Ojej. Gruby zawiadowca nie był zadowolony, gdy dowiedział się, co zrobił Tomek. Ale to wcale nie moja wina. Gabryś musiał pomylić perony, a Emilka nadjechała szybko i niespodziewanie. Och, wystarczy, Tomku. To nie Gabryś czy Emilka spowodowali wypadek. To byłeś ty. Ale ja... Myślę, że powinieneś spędzić trochę czasu na placu budowy. Na placu budowy? Ale co to znaczy? Wysyłam cię do pracy przy mojej nowej linii, Tomku. Może tam przemyślisz sobie swoje zachowanie. Proszę pana, ale co będzie z moją linią? Przepraszam. Chyba to ja miałem na niej pracować. Ach, Rysio, moja nowa lokomotywa. Już jesteś. Nowa lokomotywa? Ale... Śmiało, Rysiu, możesz zaczynać. W tym czasie na budowie nowej linii także pojawiły się problemy. Co? Tak, to Donald! Stój! Stójcie! Stój! Stój! Ziemia pod nowo przygotowanym torem była nierówna i popękana. Inżynierowie stwierdzili, że to niebezpieczne. Ustawili znaki ostrzegawcze dla innych lokomotyw i zaczęli planować objazd. Rex, Bartek i Michał byli bardzo zajęci przewożeniem podsypki potrzebnej do budowy toru. Witajcie na dole! Witaj na górze! Witajcie na dole i górze! Jejku, a to co? Ojej, Tomku, co ci się stało? Gruby zawiadowca zabrał mi moją stałą linię i dał ją nowej lokomotywie o imieniu Rysio. Co? Ale dlaczego to zrobił? To przez Gabrysia i ten jego nadęty kocioł. Nazwał mnie niemądrym parowozem i mnie zezłościł. Wielkie parowozy zawsze uważają się za lepsze od małych. To prawda. Patrzą na nas z góry. Nawet jeśli jesteśmy lepsi od nich. No właśnie. Nie śmiej się z tych małych parowozów. One także użyteczne są. Wagony ciągnąć chcę, więc wyładuj dobrze je. Bo nie ma takiej pracy, której boję się. Tylko czasem trzeba ci pomóc. Nie śmiej się z tych małych parowozów. Ciężka jest ich praca, zobacz sam. Choć wąski tor nasz jest, dojedziemy tam, gdzie chcesz. Więc trzymaj czapkę swą, rozpędzamy się. Uważaj, Tomku! Jeśli większe cenisz bardziej, to popełnić możesz błąd. Ocean niż jezioro, bardziej mokry nie jest skąd. Wisienka jest przepyszna, choć tort pod sobą ma. Kręcimy szybko się i dłużej nie ma z nami szans. Nie śmiej się z tych małych parowozów. Żadna praca nie jest straszna im. Zadanie trudne twe wzrost nie liczy wcale się. Bo serce do tej pracy jeszcze trzeba mieć. Ja je mam! Ja także! Nie śmiej się z tych małych parowozów, jak my! Dobrze, Tomku, możesz ruszać? Pamiętaj, że podsypka jest potrzebna później. Najpierw muszą położyć nowe torowisko. Tak, rozumiem. Najpierw tory, potem podsypka. Najpierw tory, potem podsypka. Najpierw tory, potem podsypka. Najpierw tory, potem podsypka. I Tomek wyruszył w drogę na plac budowy. Są tory i podkłady. Co mówiły te małe parowozy? Najpierw tory, potem podsypka. Pokażę wszystkim, jaki jestem użyteczny. Tomku! Co on robi? Tomku! Stój! Stój! Wszyscy mi tak radośnie machają. Chyba potrzebują pomocy. Tomek nie zorientował się, że robotnicy chcieli go zatrzymać, ponieważ nie widział znaków ostrzegawczych. Uważaj! Nie możesz tam wjechać! Nie! Nie! Żurzel i popiół! A niech to pusty kocioł. Och, witajcie! Wy to pewnie Ania i Klara. Witaj! Kim jesteś? Nazywam się Rysio. I będę z wami dziś jeździł. Gotowe? Ale gdzie jest Tomek? Zawsze z nim jeździmy. Naprawdę, Tomku, co w ciebie wstąpiło? Ale to nie moja wina. Nikt nie powiedział, że tu jest niebezpiecznie. Ja... Nie, Tomku, nie chcę słuchać tłumaczeń. Proszę pana, ale tam było coś jeszcze. Zabierz go proszę do warsztatu, Emilko. Hej, szalupo! Przestań, uspokój się, nie kołysz tak! Próbuję zobaczyć, co się dzieje! Wybacz! Wybacz! Ciii. Tomek trafił do warsztatu na naprawę. Rozchmurz się, przyjacielu. Wkrótce znowu staniesz kołami na torach. Nie musisz się śpieszyć. Gruby zawiadowca ma już nową lokomotywę. I to jej oddał moją linię. O, ja słyszałem coś innego. Chcę, żebyś wrócił do pracy jak najszybciej. Zawiadowca nie chce cię wyrzucić. To, że wpadłeś do tej jaskini, to był przypadek, Tomku. Ja ciągle coś upuszczam i nadal pracuję. Do czasu, Kamilu. Witam wszystkich. Słyszeliście wieści z budowy nowej linii? Potknąłem się. Kamuś znalazł coś bardzo niezwykłego na dnie tej jaskini. Kamuś? Kamuś? Uwaga! Powolutku! Ostrożnie! O, świetnie, Kamusiu! Wspaniale! Co za skarb! Jesteś naprawdę bardzo użyteczny. Powinniśmy to zabrać do miasta i wszystkim zaprezentować. Wow! Ale jak to mogło znaleźć się w tej jaskini? Może on się zmniejsza i jest taki jak te statki w butelkach? Bzdura! Do tej jaskini można było kiedyś wpłynąć. Tak, tu kiedyś musiało być morze. Myślę, że wejście się zawaliło. Hej, jeśli tu był piracki statek, to musi być też piracki skarb. O, tak bardzo chciałabym go wykopać. O, tak! Tak! To jest moje życzenie! O, wspaniale! Marzy mi się skrzynia pełna złota. Małe parowozy, Rex, Bartek i Michał stały na rozjeździe niedaleko budowy, gdy nadjechała Marianka. Magiczne parowozy? O nie, tylko nie ona. Magiczne parowozy! Już Czy wiecie, ona mówi o nas? Domyślam się, że mówi o Michale. Co? O mnie? Tak myślę. A cóż, ale nie będę czekał, żeby się dowiedzieć. Chcę powiedzieć życzenie. Magiczne parowozy, proszę. O, co ty wyprawiasz? Czekaj, chcę powiedzieć życzenie, tylko jedno. Życzenie? Ale puszczaj. Nie pchaj tak. Mam tylko jedno życzenie. Proszę, Olkowi je spełniliście. Magiczne parowoziki. Proszę, czy to ja mogę wykopać skarb piratów? O, udało się! Powiedziałam życzenie, a on zniknął w kłębach pary. O, to magia! Tam, zobacz! Piraci! Piraci! Tam, zobacz! Wielki! Co to? Ha? Nieco później, gdy zapadła noc, jedna wielka zielona lokomotywa najadła się strachu. Oj! Na pewno coś ci się przyśniło. Znaleźli cię drzemiącego na bocznicy? Ja wcale nie spałem. Widziałem tę upiorną łódkę płynącą po torach w świetle księżyca, jakby ląd był morzem. Upiorna łódka. No to brzmi naprawdę strasznie. Bzdura! To jakieś głupoty. Haha! Według mnie to zaginiony pirat. Zaginiony pirat? Arr! Będzie szukał swojego skarbu, o tak. Dawno, dawno temu zaginiony pirat pływał po morzach. Atakował statki handlowe i zabierał kupcom ich kosztowności do swojego skarbca. Kupcy i wojsko próbowali odzyskać ten skarb, ale pirat ukrył statek w tajemniczej jaskini, której nikt nie znał. A swój skarb zakopał w ziemi. Potem narysował mapę, żeby mógł go odnaleźć. Jednak nagły podmuch wiatru zdmuchnął mapę za burtę I teraz pirat błąka się po całej wyspie w poszukiwaniu swojego bezcennego skarbu. Har, har! Ojej! To chyba była najwspanialsza opowieść Bosmana. Ale to prawda. Widziałem tu tego pirata. Wyglądał dokładnie tak, jak opisał Bosman. Naprawa się skończyła. Tomek jechał powoli na plac budowy, gdy w porcie zauważył ogromny statek. To nie Kamuś go znalazł, tylko ja! Tomek nabrał węgla ze starej węglarki tuż obok placu budowy. Zrobiłem wszystko, o co pan prosił. Dziękuję, Rysiu. Wspaniale. Tylko pracuj tak dalej. Tak będzie. Dziękuję panu. Halo? Przepraszam. Jeśli Rysio jest tutaj, to mogę wrócić na swoją linię? Nie, Tomku, nie możesz. Teraz jeździ po niej Piotruś, a ty masz pracę tutaj. Na początek zawieź kolejną porcję podsypki. Kiedyś byłem lokomotywą numer 1 u zawiadowcy, ale niestety już tak nie jest. I nagle zniknął w obłoku pary. Wyobrażasz sobie? To prawdziwa magia. Tak więc moje życzenie się spełni. To ja wykopię ten skarb. Poczekaj, a sam zobaczysz. Tak, Marianko. Na pewno wykopiesz. Zgadnijcie, co mam na łopacie. Co? Tylko kamyki. Bardzo ich tutaj dużo. Zanim Tomek dojechał do kolejnego rozjazdu, mocno kaszlał i prychał. O rany, Tomku! To nie brzmi dobrze. Właśnie, to przez Rysia. Przez niego dymi mi palenisko. Nie sądzę, aby te iskry z komina wylatywały przez Rysia. Myślę, że nabrałeś złego węgla. A nikt nie lubi złego węgla, Tomku, bo wtedy nie jest się użytecznym. Tej nocy palacz wyrzucił cały zapas złego węgla i załadował dużo dobrego węgla z nowego podajnika. Witaj, Tomku! Zapraszam! Tu jest naprawdę dużo miejsca. Nie, prześpię się na bocznicy. I to sam. Co to? Upiorna łódź? To nie jest żaden duch. To łódka na kołach. Niech to huragan! Kim jesteś? I właściwie czemu się tak za mną skradasz? Nazywam się Tomek i to ja odkryłem jaskinię i ten statek, choć wszyscy mówią, że to był Kamuś. A więc odkryłeś statek, czy tak? No, to jesteśmy przyjaciółmi. Mam na imię Janek, żeglarz Janek. Przynajmniej tak na mnie mówią ludzie w tych stronach. O! A ja jestem Szyper i chcemy znaleźć skarb. Znaleźć skarb? Ale jaki? No wiesz, przecież tam, gdzie są piraci, musi być i skarb, Tomku. A może pomożesz nam go odnaleźć? Tak! Pomóż nam, Tomku! Prosimy cię! Dobrze, Tomku! Teraz powolutku! Możesz opuszczać! Dobrze! Teraz stój! Dobrze! Żeglujemy wzdłuż tego wybrzeża od wielu lat. Szukamy jaskini, w której kapitan Flint ukrył swój statek. Wygląda na to, że właśnie do niej wpadłeś. Nigdy nie widziałem łodzi szynowej. Żeglarz Janek dodał mi koła, gdy odkryto statek, żebyśmy mogli poruszać się po lądzie. Ale marzę o tym, by być prawdziwą lokomotywą, a nie zwykłym jachtem na kołach. Założę się, że super jest pływać po morzach. To jest całkiem fajne, ale nie lubię ciągle wkładać twarzy do wody. Znalazłem! To skarb? Nie! To mapa! Ciągnij, Tomku! Powolutku! Z tą mapą ten skarb jest mój! Ale słońce już wschodzi! O! Na dziś koniec poszukiwań, Tomku. Zapomnieliśmy łopaty, tak? A ja jestem za mały, żeby jeździć po szynach w dzień między prawdziwymi lokomotywami. O, dokładnie. Poszukiwania zaczniemy znów w nocy, Tomku. Kotwica w górę i do domu. Nie mogę się ruszyć. Nie ma wiatru. Ucichł zupełnie. Chociaż... Wow! Juhu! Teraz jadę tak szybko, jak prawdziwe lokomotywy! O, jeszcze nie tak szybko, szybsze! Nie tak głośno, Tomku! Wszystkich pobudzisz! Och, wybaczcie! Spokojnie, Tomku, spokojnie. Juhu! Teraz już sobie poradzimy. Pa, Tomku! Pa, pa! Cała naprzód! Słońce było już wysoko na niebie, gdy Tomek wrócił na plac budowy. Witaj, Tomku! Ha, wcześnie wstałeś. Wydawało mi się, czy pchałeś łódkę? Nie, Rysiu, nie pchałem. O, więc to był tylko sen. Chyba tak było. Musiało mi się wydawać. A co ty robisz? Nabieram więcej węgla. Gruby zawiadowca wysyła mnie do Rybkowa po kilka wagonów. O, chcesz nabrać pierwszy? Nie, w porządku. Nabiorę węgla gdzie indziej. A, dobrze. Rysio nabierał z podajnika ten sam zły węgiel, ale Tomek niczego mu nie powiedział. Marianka pracowała na budowie, ale tego dnia ziemia była bardzo twarda. Au! Tylko nie skały! Skończył nam się dynamit. Musimy czekać na dostawę z Rybkowa. Możesz tam pojechać, Olku. Znowu wypowiesz życzenie i będziesz parowozem, tak jak wcześniej. O, nie sądzę, żeby to się udało, Marianko. No dobrze, w takim razie zaczekamy na dynamit. Kiedy Rysio dojechał na plac budowy, kaszlał dymem i prychał iskrami z komina. Ojej, Rysiu! Nie wyglądasz na szczęśliwego. Och, oj nie, Tomku. Myślę, że musiałem nabrać złego węgla. Masz szczęście, że użyłeś innego dziś rano. Ach, na pusty kocioł. Skąd tu się bierze tyle tego dymu? Z twoich wagonów. Z wagonów? Ale w nich jest dynamit. Może wybuchnąć. O, co to? Znowu ta iskrząca magia? Jedną chwilkę, ten dynamit nie powinien się jeszcze palić. O! Wyrzuć to szybko w bezpieczne miejsce? Ale nie do wagonu, głuptasie! Rysiu, uważaj! O nie! Ła, Tomku! Tomku? Pomocy! O nie! Zjedź mi z drogi, Rysiu! Co to znowu za wygłupy? Myślałem, że jesteś bardziej odpowiedzialny, gdy cię tu wysyłałem. Ale ja tym razem to naprawdę nie moja wina. Nie, Tomku, nie obchodzą mnie żadne wymówki. Natychmiast wracaj do domu i masz tam zostać przez resztę dnia. A wszyscy inni wracajcie do pracy. Robotnicy próbowali kopać dalej, ale bez dynamitu niewiele mogli zrobić. Na dzisiaj wystarczy. Chodźmy, ruszamy do domu. O! A to co? Skrzynia? Olku, Alfie! Zgadnijcie, co mam na łopacie! Halo! Zaczekam z tym do jutra. Wszystkie lokomotywy już dawno spały, poza Tomkiem. Cieszę się, że znów przyjechałeś. Bardzo nam się przydasz, zobaczysz. Zwłaszcza wtedy, gdy znów ucichnie wiatr. Cieszę się, gdy mogę być użyteczny i pomagać. Macie już łopatę? Łopatę? Mamy łopatę, pewnie. Nie jestem tego pewien, ale wydaje mi się, że skarb jest zakopany gdzieś tam. Pożeglujemy? Tomku, możesz ponownie być naszym wiatrem w żaglach. Dobrana z nas drużyna. Raz, dwa, trzy. Żmkniemy w dal po szyna. On, ja i ty. Nasza przyjaźń na zawsze niech trwa. Razem jest lepiej. Znów sobie pomagamy. Przykład z nas bierz, wszyscy jeden mamy cel. Pomogę ci, ta współpraca łączy nas dziś. Razem jest lepiej, każda rzecz musi nam udać się. Gdy przyjaciel mój jest obok mnie. Dobra z nas drużyna. Raz, dwa, trzy, już mgniemy w dal po szynach. On, ja i ty, przygoda się zaczyna już dziś. Dobra z nas drużyna. Raz, dwa, trzy, już mgniemy w dal po szynach. On, ja i ty, przygoda się zaczyna już dziś. No! Kopaliśmy już wszędzie i nigdzie ani śladu tego skarbu. Choć według mapy powinien być tutaj. Chyba że... ktoś wcześniej już do niego dotarł. Co, szalupo? A? Ktoś? Co wy mówicie? No, ja tam niczego nie mówię. Ale tylko nas trzech oglądało tę mapę. A ja byłem z moją szalupą dzień i noc. Dzień, Janie. He? Dzień! A? No! Dnieje! Dnieje! Zaraz będzie jasno i na nas już czas. No dobra, już, szalupo. Ruszajmy. Ale nie myśl, że to koniec naszych poszukiwań, Tomku. Ach, tak! Jestem mistrzem kopania! Królową! O! O! Tomku! Tomku! Zgadnij, co mam na łopacie! Dalej zgaduj! Nigdy nie... O! O! To skarb! Marianko, znalazłaś go! To znaczy, życzenie spełniło się. O! Skarb piracki to z pewnością wzbogaci nasze muzeum. Świetnie, Marianko, no brawo! Jesteś ogromnie użyteczną koparką parową. Tego ranka gruby zawiadowca wysłał Rysia do portu po więcej dynamitu. Do zobaczenia! A Tomka wysłał ze śmieciami na wysypisko. Heniu? Zaginiony pirat! Gdzie jest mój skarb? Ma go gruby zawiadowca. Odda go do muzeum. Muzeum? Jakiego muzeum? Nie po to go tyle lat szukałem, żeby skończył w jakimś muzeum! On jest mój! Przecież ty też chciałeś go oddać do muzeum. No, oddajcie mi mój skarb, Tomku! Nie ma mowy! Ten skarb nie należy do pana, tak samo jak nie był piratów. Został skradziony, trafi więc do muzeum i to koniec historii. Nie zamierzam ustąpić! Trzymaj się szybciej! Wybacz, Tomku! Ja chcę mój skarb! Tomek zabrał wagony na wysypisko, a wracając przejeżdżał przez stację w Grotkowie. Gruby zawiadowca rozmawiał w biurze przez telefon. Czy aby na pewno? Z XVI wieku? To niewiarygodne. O, ja rozumiem. Cóż, oczywiście, że go przechowam przez noc. W tym sejfie powinien być bezpieczny. Tomek jednak martwił się, że skarb wcale nie będzie w nocy bezpieczny. Witaj, Tomku. O, witaj, Rysiu. Dziękuję ci, że pomogłeś mi z tym dynamitem. Wykazałeś się wielką odwagą. Przykro mi, że przeze mnie masz kłopoty. Przecież to ja powinienem cię przeprosić. Mogłem cię ostrzec, że nabierasz zły węgiel. Oj, a może dzisiaj będziesz spał tutaj? Mamy naprawdę dużo miejsca. Dziękuję, Rysiu, ale spędzę noc w Grotkowie. Na wszelki wypadek. O! Na jaki wypadek? Za jednym z budynków przy stacji Tomek znalazł miejsce, z którego mógł obserwować. Dokąd jedziemy? Mów ciszej, szalupo. Niedługo się przekonasz. Tak się nie robi! Nie chcę brać w tym udziału! No, a może udawaj, szalupu, że włożyłeś w buzię do wody i po prostu siedź cicho! Au! Nasz skarb! Tomek! Tomek? Stać! Najpierw musisz mnie złapać! Wracajcie! Tomek nie mógł wyruszyć w pościg. O nie! Wygasło mu palenisko i zupełnie nie miał pary. Żeglarz Janek i Szyper uciekali ze skarbem. To ta upiorna łódka! O, właśnie śni mi się coś dziwnego. Mnie także. Tomku! Oddajcie ten skarb! O! Ojejku, Tomku! Masz czerwone! Ekspres jedzie tu! Tomku! A? Statek piratów! Teraz rozwinęliśmy żagle, Tomku! Już nigdy mnie nie złapiesz! Nie zasnę. Ciekaw jestem, czym martwił się Tomek. Może ma kłopoty i potrzebuje... O! Pomocy! Piraci! Piraci? Ale to brzmi jak Tomek! Stop! Zatrzymajcie statek! Rex, Michał, Bartek! Co? Te parowoziki? Szybko pomóżcie mi! 1, 2, 3! A niech mnie! O! Nie! Tracimy moc szybsze! Te małe parowozy! Nigdy nie śmiej się z mniejszych! No właśnie! Złap go, Tomku! Szybciej! Rysiu, lina! Zatrzymaj statek! Co? Wspaniale, Rysiu! Szyper, stój! Ale nie mogę, nie mogę! Do stu bałwanów, taki jesteś uparty? Szyper! Opuść kotwicę! Hej, może ja ci pomogę! I co powiesz? Żegnaj, Tomku! Miło było poznać! Tomku, uważaj! O nie! Szyper! Wybacz mi, ale muszę cię jakoś zatrzymać! W porządku, Tomku! Spróbuj mnie wykoleić! To zdrada i bunt! Nie zgadzam się! Wsadzę cię, szalupo, do suchego doku i wymontuję ci maszt! O nie! Szyper! Żegnaj, Tomku! Wspaniale było szukać z tobą skarbu! Dobra, szalupo, ruszamy do domu! Dam radę! Jedź szybciej! Uważaj, szybciej! Żużel i popiół! Nie! Tomku! Nigdy mnie nie złapiesz! Ale przecież musimy mu pomóc! Nie powinien być w wodzie! Płyń, szalupo! Jeszcze jedno słowo i przerobię cię na wykałaczki! Wow! Przestań! Szyper! Nabieramy wody! To nie ja! To ten skarb! Jest za ciężki! Wyrzuć go albo zatoniemy! Nic z tego, szalupo! Płyń dalej, jak mówię! Nie tym razem, Janku! Następnego ranka żeglarza Janka zatrzymała policja. Proszę, proszę, proszę. I co my tu mamy? Jestem niewinny, przysięgam! No, powie pan to w sądzie. Żeglarz Janek trafił do aresztu. Złapaliście nie tego pirata! A Tomka uratował Kamuś. Bardzo pana przepraszam. To wszystko moja wina, wiem, ale Tomku, nie ma za co przepraszać. Jestem z ciebie dumny. Rysio wszystko mi opowiedział i teraz wiem, że zrobiłeś co trzeba, by powstrzymać tego złodzieja. Ale jednak nie udało mi się uratować skarbu. Proszę, nie martw się już o skarb, Tomku. Moje lokomotywy są dla mnie cenniejsze od wszystkich skarbów świata. A ty, Tomku, jesteś moim numerem 1. W końcu prace nad nową trasą zostały ukończone i linie grubego zawiadowcy połączyły wreszcie Arlesburgh z Harwick. Ale to ekscytujące, prawda, Olku? Właśnie zbudowaliśmy nową linię! Myślę, że powinniśmy stanąć na tamtej bocznicy, panie Olku. Olku? Olek? Ale przecież powiedziałeś życzenie, że chcesz zmienić się w koparkę. Nie może być dwóch Olków. Ależ może! Jest tu! Spójrz! Cieszymy się, że wróciłeś, Tomku. Ja także się cieszę, Aniu. Panie i panowie, lokomotywy i wy, koparki, z ogromną dumą otwieram tę nową linię, która po raz pierwszy w historii wyspy poprowadzi nas do Harwick. Mój nowy parowóz, Rysio, zajmie się wożeniem towarów, a o pasażerów zadba inna, bardzo wyjątkowa lokomotywa. Ojej, przecież ja mam swoją linię. Nie ty, Tomku. Miałem na myśli Dorotkę, naszą starą przyjaciółkę. Dorotkę? Tak jest, Tomku. Mnie. Brawo, Dorotka! Nie zwlekając już dłużej, ogłaszam nową linię za otwartą. Proszę pana, nie przetnie pan tej wstęgi? Nie, Tomku, ty przetniesz. I cała naprzód! I cała naprzód! Dobrana z nas drużyna. Raz, dwa, trzy. Żmgniemy w dal, bo szyna. On, ja i my. Nasza przyjaźń na zawsze niech trwa. Jej, jej! Razem jest lepiej. Każdy pomaga innym. Przykład z nas bierz. I o każdego każdy dbaj, tak jak ja. Wyspa Sodor to nasz wspólny dom. Jej, jej! Razem jest lepiej. Każda rzecz musi nam udać się, gdy przyjaciel mój jest obok mnie. Witaj, Tomku! Hej, Szyprze! Zobacz, ja też mam pasażerów, tak jak ty! Ania i my, przygoda się zaczyna! Raz, dwa, trzy! Się zaczyna już dziś. Yeah, yeah. Dobrana z nas drużyna. Raz, dwa, trzy. Już były w dal po szynach. On, ja i my. Przygoda się zaczyna już dziś. Nie śmiej się z tych małych parowozów, one także użyteczne są. Wagony ciągnąć chcę, więc wyładuj dobrze je, bo nie ma takiej pracy, której boję się. Nie śmiej się z tych małych parowozów, ciężka jest ich praca, zobacz sam. Choć wąski tor nasz jest, dojedziemy tam, gdzie chcesz, więc trzymaj czapkę swą, rozpędzamy się. Jeśli większe cenisz bardziej, to popełnić możesz błąd. Ocean niż jezioro, bardziej mokry nie jest skąd. Wisienka jest przepyszna, choć tort pod sobą ma. Kręcimy szybko się i dłużej nie ma z nami szans. Nie śmiej się z tych małych parowozów, żadna praca nie jest straszna im. Zadanie trudne twe, wzrost nie liczy wcale się. Bo serce do tej pracy jeszcze trzeba mieć. Ja je mam! Ja także! Nie śmiej się z tych małych parowozów, jak my!